Drodzy uczestnicy zajęć rękotworki, witam Was serdecznie. Tegoroczne lato przywitało nas słońcem i upałami. W takie właśnie gorące dni najlepiej smakują lody. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak ten smakołyk uszyć. A do jego wykonania będą nam potrzebne szablony, filc w dowolnych kolorach, patyczek do lodów, wypełnienie, nici, igła, nożyczki i szpilki. Przygotowujemy szablony. Wycinamy kształt loda dwa razy oraz polewę jeden raz lub dwa razy, jeżeli chcecie, aby polewa była z obu stron. Rozpoczynamy szycie. Na jedną lub, jeżeli chcecie, na obie części loda naszywamy polewę. Jeżeli macie ochotę, możecie dołączyć wesołą minkę, doszywając oczka, uśmiech i policzki. Teraz łączymy obie części i zszywamy za pomocą ścieku dziergawego, zostawiając na dole otwór na wypełnienie. Następnie wypełniamy i zaszywamy otwór tak, aby zmieścił się patyczek. Jeżeli chcecie, aby patyczek solidnie się trzymał, możecie poprosić rodziców, aby przykleili go za pomocą kleju na gorąco lub użyć kleju typu magik.